Mój Boże, przeraziłem się, bo gdy odpaliłem grę, zobaczyłem to. Mamy Scream Fortress 9. I w tym roku Scream Fortress, jako z racji tego, że mieliśmy duży update, przybędzie trochę inaczej, bo mówię tutaj to następnie. Tutaj macie, zapewne już się log pojawił, change log. Na krótko. I co? Ja tutaj powiem tak. W tym roku nie otrzymujemy czapek, nie otrzymujemy skrzynek, nie ma nowej mapy. Za chwilę pewnie tutaj zostaje jakoś powyzywane Valve. Boże, jakim wy jesteście chujami, najgorszymi, Valve! A, czemu nie daliście mi nowych przedmiotów? Tak, popatrzcie na to z tej strony. To jest... Tak naprawdę Scream Fortress 2 dochodzi nam po dużej aktualizacji, po ogromnej aktualizacji, jaką był Jungle Update, o którym się mówiło, że prawdopodobnie miał wyjść w wakacji, niektóre pliki w gry wskazują na to, że miał tam wyjść. Na tym okresie, jednak wyszedł teraz. No i co, no i mamy ten Jungle Update. I tak naprawdę nie wiem, ile minął. Tydzień? Nawet chyba nie cały tydzień minął. 6 dni może. Tak, 6 dni na pewno, bo przecież w sobotę wyszedł Jungle Update i otrzymujemy co? I otrzymujemy 9 Scream Fortress. I wiecie. I co otrzymaliśmy? Jak zapewne przeczytaliście, zdążyliście już przeczytać, otrzymaliśmy nowe kontrakty Halloweenowe. Za które będziemy otrzymać właśnie takie paczki Halloweenowe, które będzie właśnie... Jakby to nazwać? Boże, brakuje mi tego słowa. Brakuje mi słowa, jakim jest przedmiot Halloweenowy, czapka, albo coś. Będziemy mogli, wiecie, pokonywać bossów, żeby otrzymać. Będziemy mogli mapy. Będziemy mogli na mapach społeczności grać eventowych. Wiecie, żałujmy, że nie ma jakichś map eventowych, bo to nie jest duża robota, że jednak przenieść mapę eventową i to wszystko. Ale jednak właśnie tak jak mówię, trzeba o tym pamiętać, że to jeszcze, że niedawno było ten, wiecie... To doszło nam z jednym właśnie tych update'ów poprawkowych, z tych czwartkowych update'ów poprawkowych, jakie są, które przyniosły nam jednocześnie zmiany na mapie Brimstone, drobne naprawienie jakichś tam błędów z tym, jetpackiem i tak dalej. No było takie szybkie ogłoszenie i widzimy się jednocześnie w kolejnym odcinku kontraktów, który miał być innym odcinkiem kontraktów, ale będzie jeszcze innym, przez to, że mamy już Halloween i będzie... Wiecie co, chyba robimy tak, że odcinki kontraktów teraz będą dosyć szybko. Mamy tak dużo tych kontraktów, że trzeba się tym zająć. Hejka.